Witam Was w kolejnym odcinku serii A propos. Dzisiaj porozmawiamy na temat TSA, grupy na Steamie oraz widzów. A mianowicie, wiele razy dostawałem zaproszenie do CS-a głównie, żeby zagrać z widzami, tylko przeważnie, praktycznie prawie zawsze odmawiałem, dlatego że nigdy zbytnio nie mam czasu rano i po południu. Tak naprawdę dopiero wieczorem mam czas po 18 do nawet 3 w nocy, czasami drugiej. Więc wtedy bez problemu można ze mną zagrać, tylko że pytanie, jak się zgadać? Bardzo proste. Wbić na mojego TS-a, załóżmy, na którym jestem praktycznie cały czas. Co prawda, mimo wszystko, załóżmy, jak jestem o 15, to i tak, załóżmy, nie mogę, załóżmy, zagrać, ale mogę jak najbardziej pogadać i swoje rzeczy zrobić i tak dalej. Co 15-20 minut lubię ze dwóch, bo muszę coś innego robić. Ale tak wieczorami mogę bez problemu tak naprawdę zagrać oraz na grupie na Steamie możecie własne dyskusje tworzyć, dlaczego komentować, żebyście chcieli załóżmy coś zagrać i tak dalej. Tam będę starał się jakieś konkursy robić, ale wiadomo, te konkursy będą o wiele, wiele później. Nie na takiej zasadzie, że zajebiste nagrody i tak dalej, nie, bardziej for fun. Żeby coś zagrać, jakiś konkurs, tak jak mówiłem kiedyś wam w CS-ie, że jakiś skin, który dostanę po prostu z kontraktu handlu bronią i tyle. 10 skinów dziadowych na mniej dziadowy, 10 nie dziadowych na średni, z 10 średnich na może być. A potem ten na zasadzie może być. Skina dostanie osoba, która wygra, załóżmy jest 8. Każdy na każdego walczy. Takie bo 3 załóżmy, 4 wypada, potem 2, 1, no i wiadomo, wygrana osoba i tak dalej, coś takiego fajnie było zrobić, ale wiadomo, oczywiście trzeba jakiegoś skina mieć, ale najpierw grupa. Stworzyłem to dosyć dawno, ta grupa jest otwarta, ta publiczna. Publiczna grupa, bez problemu może każdy ktokolwiek wbić. Z TS-em jest trochę gorzej. Dlaczego? Dlatego, że TS stara się usuwać, blokować darmowe serwery, żeby bardziej zarabiać. Że mój TS był darmowy, że mój serwer na TS-ie był darmowy, to w najnowszej aktualizacji TS 3.1.6 nie można wbić na mój TS. Dlatego, że pokazuje, że czarna lista jest. Najnowsza wersja, która. To jest jedna najnowsza wersja, która blokuje. Jedno starsza, czyli 3.1.5 bez problemu możesz wbić. 3.1.4 też. 3.1.3 też. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie wersje poza 3.1.6 nadają się, żeby dołączyć. Jak ktoś ma, ale ja mam 3.1.6, nie mogę wbić. Ani można pobrać na jej głównej stronie. Po prostu wpiszcie TS 3.1.6, bierzcie jakąś stronę, żeby nie pobrały się dodatkowe jakieś rzeczy. To dosłownie na wszystko zaznaczajcie nie. Żeby pobrać tylko tak naprawdę TS-a. No i tam tak naprawdę będzie można pogadać dokładnie o jakiej godzinie, bo ja czasem jest tak, że nie mam czasu, załóżmy coś nagrywam, załóżmy a propos, przy którym jestem offline, żeby nie wyskakiwały wiadomości. Jedna osoba chce dołączyć do teamu, wątpię, żeby się dostał, że tak na starcie mnie trochę irytuje. Ale się zobaczy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie. Irytuje odpowiedziami. Zobaczymy jak to będzie, jak rozwiniemy tą grupę, jak rozwiniemy TS-a tak naprawdę. I tak, tam można zagrać z moim teamem. Załóżmy, jak nie mamy osób, a jakoś się czasem zdarza. Ja zamieszanie duże robię w teamie. Sporo osób dodałem, sporo osób waliłem i tak dalej. Więc jak na przykład będziemy mieli 4 osoby, a jakiś widz będzie na TS-ie, to będziemy do niego się pytać, czy by chciał zagrać. Tam rangi nie ma takiego znaczenia, ale no, żeby to nie był Silver 1, coś w tym stylu, na takiej zasadzie. Żeby po prostu nie była zbyt duża różnica rank, nie tylko dlatego, że. Nie chodzi o to, że załóżmy spadnę z rangi, mam tu gdzieś, ale chodzi o to, żeby ta osoba się. Bo na początku, o fajnie, gram z YouTuberem,
i tak dalej, a potem, no kuźwa zabi mnie, no cheater pewnie, statystyki 2.20, coś w tym stylu. Statystyki 2.20 i tak naprawdę, jaka to frajda grać ze mną, jak ktoś załóżmy plami, albo też wręcz przeciwnie, chociaż w sumie ja z używkami grałem i miałem Kaderatio 1.25 chyba, czy tam 1.3. 1.30. Znaczy 1.3, 1.30 to to samo, ale dobra. Więc nieźle. No na globalach to by na pewno by mi tak dobrze niż poszło. Ale chodzi o to, żeby po prostu jakieś były takie, żeby nie wyróżniały się zbyt mocno, żeby nie były załóżmy same globale albo same silvery, coś w tym stylu. I suplimy. Po prostu żeby było jakoś ciekawie, żeby tak naprawdę nie fan z gry, znaczy nie dawał fanu to, że się gra z kim się chciał zagrać, ale też żeby dawał fany z gry, żeby nie było tak, że a słabi są ciśniemy, a ta osoba, która ze mną gra zamyka i to mocno, albo nawet żeby ja mocno nie zamykał i żeby się nie denerwował, a żeby osoba, która gra ze mną miała strasznie łatwo, coś w tym stylu. No to tak naprawdę, no... Jakby to powiedzieć, za ciekawie nie wygląda wtedy. Wiadomo, TS, do którego będziecie mieli adres na grupie oraz w linku, oraz w opisie po prostu filmiku IP serwera, oraz dodatkowo link do grupy na Steamie, do której możecie tak naprawdę od razu wbić, to nie ma najmniejszego problemu. I po prostu lepszy kontakt będzie. Aktualnie grupa liczy 40 osób, nie licząc mnie, więc jest jak najbardziej ok. Zobaczymy, jak to się bardziej rozwinie. Fajnie by było stówka, o! Ale zobaczymy, jak to by było. Bo wiadomo, im więcej osób, tym więcej osób się znajdzie do zagrania w cokolwiek. Bo oprócz pytania się mnie, możecie zapytać się kogokolwiek, z kim byście chcieli grać. Mimo że mam 40 osób w teamie. Po 15 nie mam znajomych, tak wiem, tutaj jest 17, 16, ale jedną osobę miałem znajomych, to jest Setu, z którym się nie kontaktowałem od dawna i mam nadzieję, że to się nie za bardzo zmieni w tym temacie, ale z 15 ani razu nie grałem, chyba, bo niektórym mi się kojarzą trochę, ale w tej grupie na 40 osób, a oprócz osób w Steamie, to na 35 osób grałem, nie wiem, z 5 osobami tak naprawdę, więc niewiele. Mimo że z 15 osób mnie prosiło łącznie osób, tylko że większość odmawiałem, bo nie miałem wtedy czasu, bo granie o 13, 14, 15, o 17 i tak dalej, to tak naprawdę 90% szans, że odmówię. Jeśli chodzi od 18 wzwyż, to 90% szans, że się zgodzę. Coś w tym stylu. Dobra. Żeby nie przedłużać. Ty! Dawno nie zrobiłem a propos krótszego niż 10 minut. Dobra, jeszcze dodatkowo powiem jedną rzecz. Wiadomo, link na TS-ie. Tam możecie mieć własne kanały dodatkowe. Pisać do mnie. Zapraszam do znajomych nawet na Steam. Możecie, żeby mi pisać albo po prostu mnie znaleźć na TS-ie. Ale w sumie większa szansa, że odpiszę, jakby jak napiszecie mi na Steamie, bo na Steamie bez problemu mogę jeszcze raz po prostu zobaczyć wiadomości. A na TS-ie, no to po prostu muszę być. I jak nagrywam coś, no to na TS-ie mam wyciszone, a na Steamie od razu widzę, wyświetla mi się. Wy nie widzicie na filmiku, bo ja to ukrywam, bo przechwytuję tylko grę, nie Steama. Lecz mimo to widzę, wiem, że od razu muszę komuś odpisać, a na TS-ie jest czasem tak, że po prostu nagram drugi odcinek pod rząd i nie patrzę na TS-a. Więc taka osoba może trochę dłużej wtedy czekać. Ale dobra, najwyżej. Zobaczymy, jak to będzie. Boże, będę pamiętać, żeby minimalizować po każdym nagrywaniu. Dobra, a jeśli zobaczę najwyżej. A więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Na razie.